Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Cześć, kochani młodzi przyjaciele. Zobaczcie, jak ten czas szybko mija. Dopiero wspólnie razem przeżywaliśmy czas świąt Wielkiej Nocy. Przeżyliśmy Triduum Paschalne, upamiętniając to, co Jezus uczynił dla nas. Wielki Czwartek ustanowił Eucharystię i kapłaństwo. Wielki Piątek umarł za każdego człowieka, za grzechy świata na krzyżu, z miłości do nas. A w nocy, Wielką Sobotę, przeszedł ze śmierci do życia, zbawiając nas wszystkich, dając nam nadzieję, że w Nim mogę być wolny, mogę być szczęśliwy, mogę uczyć się być dobrym człowiekiem, uczyć się kochać, każdego kochać i być każdego dnia w porządku. I ten czas Wielkiej Nocy ciągle trwa i wypełnia te nasze serca przez radość ze zmartwychwstania Chrystusa, że ten Jezus przyszedł do mnie w słowie, w radości, w świętowaniu w rodzinie, w czasie transmisji mszy świętej, tej mojej modlitwie. A teraz, kochane dzieci, kolejna ważna niedziela przed nami. Wyjątkowa niedziela, niedziela miłosierdzia, o której dziś kilka słów sobie powiemy. Wsłuchajmy się teraz w słowa z Ewangelii na to dzisiejsze świętowanie. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z 12 zwany Didymos, nie był razem z nim, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego: widzieliśmy Pana. Ale On rzekł do nich: jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę. Po 8 dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte. Stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok. I nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do niego: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś dlatego, że mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Kochane dzieci, dla apostołów był to szok. Z jednej strony szok, że Jezus umarł na krzyżu, ich ukochany mistrz. A z drugiej strony był szok, kiedy został pogrzebany w grobie. To trzeciego dnia go nie było. A niby dlaczego? Przecież umarł na krzyżu. Ale zapomnieli te słowa nadziei Jezusa, że On zmartwychwstanie, że On będzie żył. Będąc w wieczerniku, byli po prostu przerażeni tym wszystkim. I pośród nich był także Tomasz, który trochę nie dowierzał temu, co się wydarzyło. Jak to Jezus zmartwychwstał? Ale w pewnym momencie, mimo drzwi zamkniętych, On ukazał się im i dał to świadectwo, że On żyje, że jest. I wzywa nas wszystkich, tak jak świętego Tomasza, abyśmy Jemu zaufali, abyśmy odkryli tą miłość Jego, która jest ukazywana przez doświadczenie zmartwychwstania. Dlatego też dzisiaj warto pamiętać o tym ważnym wydarzeniu, gdy ukazał się Tomaszowi, który nie dowierzał temu, co się stało. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. My nie widzimy Jezusa tak w rzeczywistości, ale dobrze wiemy, że On jest, że zmienia nas,
że ukazuje się właśnie w tym świecie, w którym żyjemy, istniejemy. Ukazuje się przez Słowo, ukazuje się przez Eucharystię. I może dzisiaj, kochany młody przyjacielu, powiedz temu Jezusowi: Pan mój i Bóg mój. Powiedz Mu, jak bardzo Go kochasz, jak bardzo Ci zależy na Nim. Bo Jezus już pokazał swoją miłość wobec Ciebie, bo ukochał Cię aż po krzyż, po to, abyś miał nowe życie. I dzisiejsza niedziela, niedziela miłosierdzia, ukazuje takiego Jezusa, który szaleje z miłości do Ciebie. Kochane dzieci, a skąd wiemy o miłosierdziu Bożym? Skąd mamy obraz Jezu, ufam Tobie? Skąd mowa jest o niedzieli miłosierdzia? Początki wzięły się od świętej siostry Faustyny. Zapraszam, aby wysłuchać jej historii życia. Święta siostra Faustyna, czyli Helena Kowalska, urodziła się niedaleko Łodzi w niewielkiej wiosce Głogowiec. Mimo że rodzice byli ubodzy, mieli aż 10 dzieci. Helenka tylko przez 3 lata chodziła do szkoły, bo już jako dziecko musiała pracować. Chociaż bardzo pragnęła zostać siostrą zakonną, musiała pokonać wiele przeszkód, aby w końcu przyjęli ją do zgromadzenia klasztoru sióstr Matki Miłosierdzia. Jako siostra nie tylko dużo się modliła, ale bardzo ciężko pracowała w kuchni, piekąc pieczywo, sprzątając w ogrodzie, dbając o furtę w klasztoru. Wykonywała najprostsze prace, uważając, że w ten sposób pełni wolę Bożą. W czasie modlitwy wiele razy ukazywał się jej Pan Jezus. Gdy przebywała w Płocku, poprosił ją, aby namalowała obraz z napisem: Jezu, ufam Tobie. Siostra Faustyna nie wiedziała, jak tę prośbę spełnić. Dopiero po 3 latach w Wilnie ksiądz, u którego się spowiadała, poznał ją z malarzem, który namalował obraz Pana Jezusa Miłosiernego. Ten spowiednik, teraz już błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko, nakazał siostrze Faustynie spisywać wszystkie słowa Pana Jezusa w specjalnym dzienniczku, który dzisiaj czytają tysiące ludzi na całym świecie. Dzięki tym zapiskom wiemy, że Pan Jezus prosił o modlitwę za wszystkich grzeszników, szczególnie w godzinie swojej śmierci na krzyżu, czyli o 15. To godzina miłosierdzia. On też chciał, aby w kościele obchodzono święto miłosierdzia. Pan Jezus nauczył też siostrę Faustynę specjalnej modlitwy, którą nazywamy koronką do Bożego Miłosierdzia. Siostra Faustyna zmarła młodą, mając zaledwie 33 lata. Miejsce jej śmierci to krakowskie Łagiewniki. Dziś dzięki wielkiemu czcicielowi Bożego Miłosierdzia, świętemu Janowi Pawłowi II, stały się znane na cały świat, poświęcając Panu Bogu świątynię w 2002 roku w czasie swojej ostatniej pielgrzymki do ojczyzny. Ojciec święty Jan Paweł II zawierzył wtedy cały świat Bożemu Miłosierdziu. Kochane dzieci, ale czym jest miłosierdzie Boże? Otóż, jeżeli chcemy zrozumieć to, co nam przekazała święta siostra Faustyna, to, co odkrywamy w Kościele, to przede wszystkim musimy zwrócić uwagę, że to miłosierdzie rozlewa się z doświadczenia krzyża. Chrystus umarł za mnie, z miłości za mnie. Umarł mimo, że byłem grzesznikiem, mimo, że czasami moje serce było zabrudzone grzechem, słabościami. Bo Bóg w swojej sprawiedliwości, ale i w swoim miłosierdziu podniósł mnie na nowo, ukochał jeszcze raz i dał jeszcze raz tu szansę, abym na nowo mógł nie tylko być w porządku, nie tylko kochać jeszcze raz, nie tylko pomagać, ale żeby z mojego serca wypływało jak najwięcej miłości, zrozumienia i tej dobroci. Chrystus zmartwychwstał dlatego, żeby wskazać mi drogę dla mojego życia, że w Nim mogę wszystko, że w Nim mogę być szczęśliwy, uśmiechnięty, pełen miłości, które wypływa z mojego serca. Bo słowo miłosierdzie to miłość i sierdzie, a słowo sierdzie to stare słowo, które wskazuje na serce. Serce, które ukochało. Serce, które powinno kochać jeszcze raz. Kochane dzieci, słuchając dzisiejszego słowa, gdzie święty Tomasz na nowo uwierzył Jezusowi i wpatrując się w historię świętej Faustyny Kowalskiej, patrząc też na niedzielę miłosierdzia, uczmy się tej miłości od Jezusa, bo On nas ukochał swoją miłością,
nie przekreślił, ale dał tą nowość życia. Ukochał przez krzyż, po to, abym ja miał nowe życie. Ale prośmy też Jezusa, abyśmy byli miłością dla drugiego człowieka. Zachęcam też wszystkie dzieci, tak na zadanie domowe, aby wspólnie dzisiaj z rodzicami odmówić tą modlitwę, która nauczyła nas święta siostra Faustyna. Koronkę do miłosierdzia Bożego, prosząc, aby Jezus uczył nas tej miłości każdego dnia. Wznoszę swe oczy ku górom, skąd przyjdzie mi pomoc. Pomoc od Pana, wszak bowiem On miłosiernym jest. Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas, by w swe ramiona wziąć rany. Krwią swoich ran nowe życie tchnąć. Błogosławieni, miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Przebacza przeto i my, czyńmy jak nasz Bóg. Błogosławieni, miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Pan Syna krwią zmazał wszelki dług, Syn z grobu żywy wstał. Panem jest Jezus.